Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Cześć, witajcie. Z tej strony Kamil Latuszek. To jest audycja Sportowa Energia. Dzisiaj w studiu Radia Pryzmat gościmy dziewczynę z Next Chill Generation, Małgorzata Wrońska, założycielka. Dzień dobry. Ksenia, Patrycja i Magda, czyli tancerki. Cześć. Zacznijmy może od początku. Jakie są kulisy powstawania tego zespołu w Krakowie? Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od tego, że cheerleadingiem zajmowałam się już 10 lat i uznałam, że Kraków zasłużył na zespół z prawdziwego zdarzenia. Z profesjonalnym zapleczem, zarówno menadżerskim, jak i zapleczem tanecznym. Tyle, taka historia. I trzeba było to zbudować. I ty jesteś jakby taką matką tego przedsięwzięcia? Tak. Można to tak nazwać. Tak, zdecydowanie tak. Układam choreografię, zajmuję się strojami, całym managementem, PR-em w social mediach. Człowiek orkiestra. Czasami trzeba. Ile osób liczy wasz zespół? Jak to wygląda? Bo wiem, że występy to w zależności od charakteru danego występu może występować od 6 do 18 tancerek. Tak, to jest tak, że skład naszej drużyny jest dość mocno zmienny, bo jakby dziewczyny się gdzieś tam przychodzą nowe, czasami mają inne plany życiowe, więc też jakby się rozstajemy zawsze w przyjaźni i w zgodzie. Niemniej jednak ciężko jest stwierdzić tak naprawdę na chwilę obecną. Gdzieś myślę, że możemy się spokojnie doliczyć 14 sztuk. Niedawno, 15 marca miał miejsce casting do waszej drużyny. Jak on przebiegał? Dużo było chętnych? Tak, parę osób się zgłosiło. Niemniej jednak nie zawsze to sobie zdają sobie sprawę, jak jednak jest to ciężka praca, bo to nie jest tak, że przechodzimy sobie na zajęcia i tyle, tylko trzeba też poświęcić trochę czasu. Na przykład idealnym przykładem jest ta audycja tutaj, że trzeba było przyjść. Oczywiście zrobiliśmy to z miłą chęcią, niemniej jednak trzeba było poświęcić czas. Są też treningi, trzeba też dbać o siebie tak po prostu i są też występy, więc to też nie jest tak, że a w sobotę pójdę na występ, spoko. Nie, nie, to jest tak naprawdę praca na kilka dobrych godzin w tygodniu. A jakie umiejętności musi posiadać przyszła tancerka? Przede wszystkim nie może się bać występować przed ludźmi. Nie może jej paraliżować to, że ktoś może się uśmiechnąć, ktoś może robić zdjęcia. Musi mieć też pełną energię, którą musi oddać ludziom, bo jakby od tego jesteśmy. To my mamy dopingować też publiczność, mamy ich zachęcać do zabawy i nawet jeżeli czasami na boiskach dzieje się źle u naszych gospodarzy, to naszym zadaniem jest tutaj trochę podnieść atmosferę, więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz, no musi mieć choć elementarne tutaj zdolności i umiejętności taneczne, czyli przede wszystkim słyszeć muzykę, być dobrze skoordynowaną, posiadać umiejętność w miarę szybkiego zapamiętywania układów i też musi umieć trochę pracować w grupie, bo cheerleading, niezależnie od tego, czy to jest ten taki, który prezentujemy na meczach, czy ten, który jest na turniejach międzynarodowych, jest to praca zespołowa, absolutnie. I zawsze jest tak, że jeżeli trafiają się zbyt duże indywidualności, no to zawsze mam jakiś tam niewielki problem, ale zawsze udaje się nam to rozwiązać. Dlaczego akurat cheerleading? Zdecydowanie była to moja pasja od tak naprawdę 4 klasy podstawówki, więc pozostałam już wierna temu sportowi do dnia dzisiejszego. Ja akurat trafiłam po różnych sportach tanecznych, szkołach i tak dalej. No i trafiłam przypadkiem zupełnie, ale zakochałam się. Więc to jest taka moja druga miłość. Ja dlaczego cheerleading? Wydaje mi się, że dlatego, że ta dyscyplina łączy ze sobą różne style w jedno. I to mi się najbardziej podoba. Jak wyglądają przygotowania do samego występu? Chodzi mi tutaj o naukę choreografii, ale też takie kwestie bardziej wizualne, czyli jakieś poprawienia włosów, make-upy i te sprawy. Dopóki się tego nie robiło profesjonalnie, to można było powiedzieć, że to było całkiem zabawne. Natomiast teraz praca do wykonania jak każda inna, tak? Czyli szukujemy choreografię, czyli przede wszystkim dziewczyny muszą znać choreografię. Następnie ustawiamy, kto stoi w którym miejscu, ponieważ choreografię mam dosyć skomplikowane po to, aby zapewnić widzom jak najwyższy poziom rozrywki. Musimy je przetrenować kto, gdzie, kiedy idzie, w którym miejscu stoi, jakie elementy wykonuje. Jeżeli chodzi o przed samym pokazem, no to wiadomo, to już zaczynamy make-up, włosy, stroje, to już jest tak, to zupełnie
zupełnie kto inny wchodzi do szatni, kto inny wychodzi. A to długo trwa? To zależy, czy robimy opcję kręcenie włosów i tak full, czy na przykład mamy występ jakiś plenerowy, no to wiadomo, że te makijaże nie mogą być aż tak sceniczne. Co czujecie przed samym występem? Jakiś stres, jakie emocje towarzyszą? Ja osobiście czuję niesamowitą dawkę adrenaliny. Na sekundę przed wyjściem na scenę, na arenę, gdzie jest czasem kilkanaście tysięcy ludzi, wszyscy patrzą na ciebie i to jest takie wow, super, że to robię, super, że mogę. Wydaje mi się, że jest taki moment przed samym wyjściem na właśnie na arenę, tak jak koleżanka powiedziała, gdzie ci ludzie patrzą na ciebie, a ty w pewnym momencie zastanawiasz się, czy ty wszystko pamiętasz, czy wszystkie kroki pamiętasz i wiesz, gdzie stoisz, w którym miejscu. Ale później jak zaczynasz już tańczyć, no to już jest, już po prostu ten cały stres, te wszystkie emocje po prostu odchodzą i nie myślisz już o tym, jak jest, tylko patrzysz, jak jest fajnie i jak fajnie, że ludzie to doceniają, to co robisz. Stres przemieni się po prostu w satysfakcję, no i w te emocje. Oprócz pomponów, z czym możecie jeszcze występować? Jakie inne rzeczy towarzyszyły wam podczas występów? Rzeczywiście pompony są takim najbardziej rozpoznawalnym atrybutem cheerleaderek i one też mają swoje historyczne uwarunkowanie, dlaczego one są i po co one są. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasz zespół, to występujemy jeszcze z takimi specjalnymi kijami gimnastycznymi, z chustami. Jako jedyne w Polsce w choreografiach wykorzystujemy też specjalne samba tails. Mamy też jako jedyne w Polsce, no już nie, ale był taki czas, że byliśmy pierwsze i jedyne w Polsce. Znaczy pierwsze, nadal jesteśmy jedyne. Byłyśmy wachlarze Fun Veils. To jest rzeczywiście taka nowość i bardzo ciężko się już ich używa, zwłaszcza dwóch jednocześnie. Jeszcze też widziałem taką informację, że jako pierwszy w Polsce zrobił się taki pokaz LED Show. I skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Oj, to był taki spontan po prostu. Czasami trzeba czymś zaskoczyć ludzi, trzeba trochę wnieść świeżego powiewu, ponieważ takiego sportowego widowiska jeszcze nie było. Także tworzymy i tutaj działamy w tym zakresie, żeby je udoskonalić jak najbardziej, bo nie ukrywam, jest to bardzo trudne połączyć choreografię ze światłem przy no, małym zapleczu. A co do tych elementów, to z którym elementem wam się najciężej tańczy, a z którym najlepiej? Chodzi mi o te pompony, te kijki. Dla mnie na przykład najciężej się tańczy właśnie z wachlarzami i z chustami. Z chustami chyba nawet bardziej, ponieważ to są zwiewne chusty jakby i ciężko... Nie mamy nad tym kontroli żadnej. Ciężko czasem nad tym zapanować, jakby odpowiednio złapać, aby ona była jak najlepiej rozłożona. Ciężko się z tym pracuje. Też tak myślę, że te wachlarze również są czasem problematyczne, ponieważ kiedy on się złoży w pewnym momencie, no to też ciężko go otworzyć tak szybko, żeby faktycznie wyglądał, że jest rozłożony i dało się nim pracować. Ksenia? Bardzo się zastanawiam. Lubię wszystkie te elementy, lubię tańczyć z nimi, więc może nie odpowiem na to pytanie. Co jest najtrudniejszego w tym sporcie? Nauka pewnych ruchów, akrobatyki, czy jeszcze coś innego? Najtrudniejsze jest tak naprawdę praca z ludźmi, trzymanie drużyny, żeby to wszystko funkcjonowało. Bo choreografię możemy zrobić bardzo prostą, naprawdę bardzo prosta choreografia zatańczona z mega energią, z uśmiechem, daje o wiele lepsze rezultaty niż bardzo trudna choreografia wymęczona. Dla mnie najtrudniejsze to jest utrzymać, żeby tutaj cały ten organizm pracował tak jak powinien. A dla tancerek co jest najtrudniejsze? Skupić się i wiedzieć, w którym momencie masz teraz wyjść, bo czasami przerwa, zwłaszcza na meczach basketbolowych, koszykówki, są tak szybko zmienne, że musisz odreagować szybko wejść tym konkretnym układem. Więc to jest chyba takie najcięższe. A dla mnie najcięższe są może nie tyle choreografie, nie wejścia, nie występy, co treningi. Bo bywa tak, szczególnie przed jakimś ważnym występem, że naprawdę się musimy spiąć i musimy się ze sobą zgrać i mamy dużo rzeczy do zrobienia i to po prostu jest bardzo męczące. I na sam koniec, kiedy już trenerka ogłasza, że koniec, możemy iść, to zmęczenie schodzi. I to jest moim zdaniem najgorszy moment w tym wszystkim. Myślę, że ta presja przed występem też jest ważna i też w pewnym sensie męczy psychicznie w taki sposób, że cały czas trzeba być skupionym i trzeba myśleć nad tym, co się robi i żeby zrobić to jak najlepiej. Jeśli chodzi o popularność w Polsce, jak to wygląda? Czy ten sport nabiera na popularności? To jest taka tendencja rosnąca? Zdecydowanie tak. Zespołów powstaje coraz więcej. Niemniej jednak są to zespoły, które bardziej się wzorują na zespołach, które tańczą podczas meczów NBA. To jest jakby główną ideą tych zespołów.
zawodów takich gimnastyczno-akrobatycznych jest bardzo niewiele, ale ich liczba rośnie, także miejmy nadzieję, że za niedługo będą i będziemy mieć dużą liczebność i też dobrą technikę. Jaka jest różnica pomiędzy trenowaniem krakowskiego klubu, a tego klubu z Gdyni, który występował na ostatnich zawodach w Stanach? Różnica jest duża. Nasz zespół występuje na imprezach sportowych i na przykład, kiedy jedziemy na mecz koszykówki, musimy mieć przygotowanych 12 układów, więc jakby zmienia nam się skład co mecz, zmieniamy choreografię, bo na mecze danej drużyny najczęściej przychodzą ci sami ludzie, w związku z czym nie możemy ich zamdać w kółko tymi samymi choreografiami i prezentacjami. Zespół z Gdyni, dziewczyny z MDK Galaxy Gdynia, wystąpiły na Mistrzostwach Świata z choreografią, którą ćwiczyły przez około pół roku, więc to też jest zupełnie inna praca z zespołem. One mają jedną choreografię, 2,5-minutową do wykonania i mają też czas, aby poświęcić odrobinę uwagi elementom technicznym, które są bardzo rzetelnie oceniane przez jury. I ten zespół z Gdyni to jest taki stricte zespół, który występuje na zawodach, czy on też gdzieś tam występuje podczas tych meczów? Dziewczyny nie występują podczas meczów. W ramach uzyskiwania środków na wyjazd do Stanów, dziewczyny występowały podczas różnych imprez. Natomiast co do zasady, raczej są zespołem, który występuje tylko na zawodach. W mailu wysłałaś mi informację, że dziewczyny z Gdyni występowały w dwóch kategoriach, Freestyle POM Team Senior oraz Freestyle POM Double Senior. Mm-hmm. I co to są za kategorie? Czym one się różnią? Merytorycznie kategoria jest ta sama, ale różni się liczebnością. W występie drużynowym mamy liczebność od 16 do 24 osób, w duecie 2. A też się różni czas choreografii. W drużynie mamy do 2,5 minuty, a w duecie, o ile się nie mylę, do 1,5 minuty. I jako drużyna 15 miejsce na 20 zespołów. Tak, i to jest bardzo dobry wynik. W duetach 17 miejsce na 30 zespołów. Właśnie napisałeś wtedy, że to jest wbrew pozorom dobry wynik. Ktoś bardzo taki nieznający się na rzeczy mógłby twierdzić, no kurczę, 15 to miejsce na 20. Dobra, powiem coś bardzo niepopularnego, ale niestety nie wszyscy muszą mnie lubić. To jest taki trochę polska mentalność, tak? A nie wygrały, to po co jechały? No po co? Po pierwsze, po doświadczenie. Po drugie, konkurowały z najlepszymi zespołami z całego świata. Ze Stanami, Meksykiem, Japonią, w ogóle nie ma im równych, tak? Założenie było od razu takie, że nie jedziemy po medale. Po prostu założenie było takie, żeby wykonać choreografię, którą ćwiczyłyśmy, jak najlepiej potrafią. I to zrobiły. Pokonały 5 zespołów z innych krajów, więc to jest sukces. Trzeba tak na to patrzeć. Czyli ten poziom w innych krajach jest bardzo wysoki. Bardzo, no. Jeżeli mówimy o Stanach, o Meksyku, o Japonii, czy nawet Finlandii, no to tam są całe kluby, gdzie mają wiele kategorii wiekowych i na każdym poziomie wiekowym mają kilka stopni zaawansowania. To jest ogromny przemysł, to jest ogromna maszyna. My się dopiero tego uczymy, nie oczekujmy cudów. Z jakim odbiorem spotykacie się po waszych występach? Czy na przykład zaczepiają was panowie, czy kibice coś mówią, chwalą wasze występy? To mi nikt nie pisze, bo ja na występach jestem bardzo anonimowa. I myślę, że nie tylko dlatego. Nie, ale prawdą jest, że kibice reagują, myślę, że raczej pozytywnie, tak? Czasami wpływają do nas tutaj wiadomości różne na Facebooku, że hej, było super i tak dalej, i tak dalej. Są też wiadomości z kategorii dziwne, ale to jakby należy pozostawić i jakby uznać, że dla każdego jest miejsce w internecie, także. Tancerki, jak to odbierają? Idzie się do tego przyzwyczaić, tak powiem. W sensie takim, że są momenty, w których oczywiście są różnego typu komentarze i faktycznie niektórzy piszą, tak, nawet prywatne wiadomości, aczkolwiek nie widzę potrzeby, żeby po prostu reagować w jakiś konkretny sposób na takie zaczepki, że należy podziękować za występ, w sensie, że czy się podobało, czy nie i tyle w sumie. A więcej jest takich zaczepek, czy raczej pochwał? To zależy, ponieważ i pochwały się zdarzają, ale zdarzają się też niektóre słowa po prostu, które nie przypadają do gustu niektórym osobom. W 2017 roku wystąpiłyście między innymi na wielu występach, ale takie najważniejsze to myślę, że występ na 16. Krakowie Maratonie, na 15. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, Mistrzostwa Świata Super Enduro oraz Eurobasket Kobiet w Republice Czeskiej. Wszystko się zgadza. Tak, tak. Informacje mam ze strony, więc myślę, że raczej nie mogę się pomylić. Które z tych wydarzeń wspominacie najlepiej? Bo w tym roku jeszcze chyba nie było jakichś pokazów, czy miałyście już jakieś? W tym roku szykujemy zupełnie nowe rzeczy, stąd jest chwilowa przerwa. To nie jest tak, że nic się nie dzieje, nic nie robimy, tylko szykujemy naprawdę coś wow dla wszystkich. Dlatego też stąd jest taka przerwa. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszy występ, zdecydowanie Eurobasket i zdecydowanie Super Enduro. To jest takie, otworzyło nowe perspektywy przed nami. No właśnie, na tym Super Enduro było dość nietypowo, ponieważ tańczyłyście na piasku, na błocie. Jak to wszystko wyglądało? Trudno było? Było
trudno, mimo tego, że tutaj na sali, na zwykłym podłożu da się zrobić wymach do nosa dalej i wszystko. Tutaj masz zakres o połowę mniejszy, masz o połowę mniej widocznych ruchów. Mimo tego, że ty zrobisz to na 150%, na 200%, to i tak będzie to mniej widoczne niż na zwykłym podłożu. Pomimo tego, że było takie podłoże, a nie inne, to ja na przykład jestem bogatsza o doświadczenie tańczenia w błocie, bo nigdy tego nie robiłam. Sądzę, że fajne przeżycie tańczyć w błocie, bo cały czas tańczymy jakby na zbyt czystej powierzchni. Sali. Tak, zbyt czystej sali, jak to Gosia powiedziała. I taki taniec w błocie no daje jednak i emocje, i jakieś takie inne przeżycie. A jeśli chodzi o takie najważniejsze wydarzenie, nie mówię o poprzednim roku, tylko ogólnie, co uważacie za takie, nie wiem, przełomowe, jakieś super wyjątkowe wydarzenie? Na pewno takim przełomem, takim absolutnym przełomem to było wystąpienie podczas pierwszego Gortat Campu tutaj w finału w Krakowie, bo to był tak naprawdę pierwszy poważny występ zespołu i od razu gwiazdy i Tauron Arena i wszystko. I no to był ten strzał w dziesiątkę, zarówno pod względem takim organizacyjnym, kontaktowym i to było coś, co nas pchnęło bardzo, bardzo do przodu. Bardzo dziękuję Wam za przybycie. Moimi gośćmi były dziewczyny z zespołu Next Generation, Małgorzata Wrońska. Dziękuję bardzo. Ksenia, Patrycja i Magda. Dzięki. Tancerki. Program prowadził Kamil Latuszek. Do usłyszenia. Sportowa energia.